No i mamy 14 grudnia 2023 roku. Odczekałem 2 dni i znów z uporem maniaka jadę na swoją miejscówkę, na moje Eldorado. No jeśli tym razem nie będę mógł rzucać ze względu na lód na wodzie, no to zobaczymy. Dzisiaj jestem uzbrojony też w Legenda, najwyżej poskaczemy po placach zabaw. Trzymajcie kciuki, żeby moje Eldorado dało jednak się użytkować. Ale tak między nami to wam powiem, że to musi być pasja. Bo wieczorem jak się kładę spać, to już myślę, a kurczę, pojadę tu, zrobię tamto, porzucam magiem, ja pierdzielę. No mam hopla na tym punkcie, ale to dobrze. Warto mieć hopla, bo bez tego człowiek miałby nudne życie. A tak to już wiecie, nie mogę się doczekać, jadę, nie wiadomo co złowię, a może jakieś skarby znajdę, tego nikt nie wie. Dobra. Jadziem, jeszcze jest ciemno, jak zauważyliście. Jest 6.53, 1 stopień na plusie. No kurczę, aby tylko woda była w stanie płynnym. Ja nie wiem, czy cokolwiek tu widzicie, no ale zobaczcie. Na końcu liny jest magnes. Szura się po wodzie, a raczej po lodzie. O panie, a więc to, nie porzucam. I dzisiejszego dnia. Jest godzina 7.18, jest jeszcze ciemno jak w dupie, ale nic, zwijam się i jadę do Kwidzyna. Także moje jeziorko nadal skute lodem, mimo że już od 3 dni jest na plusie, ale wiecie, w nocy przymarza i taka to robota. No nic, nic na siłę, jak to mówią. 7.43. Okej, patrzcie, jakie piękne piesiorki. No, oho. Patrzcie, jakie psiaki śliczne. Co, łobuziaki? No nie bój, nie bój. Dobra, odpalamy naszą legendę. I co, 10 minut i zobaczymy, jaki będzie tego wynik. Fiflakowe miejsca zawsze były ciekawostką. No jest zacnie, zobaczcie, pierwszy sygnał. Pada 2 złote, ale dawno nie wykopałem 2 złotówki. Heh. Sygnał 38 na legendzie. Ale... tuż obok mam drugi sygnał. 37-39. Czyżby druga dwójeczka? Myślę, że tak. Heh, oczywiście, patrzcie. I pstryk. 4 ziko wpada na dzień dobry. Takie miejsca rzadko zawodzą. No nie, mam trzeci sygnał na 2 złotówkę. To już jest szaleństwo. Czyżby? Nie, tym razem to jakiś taki dziabąk, zobaczcie, aluminiowy. No byłoby zbyt pięknie. Kolejnym sygnałem jest 10 giry. Ale niewygodnie się wyciąga w tych rękawiczkach. Ale nie mam innych, a jest dosyć zimno w łapki. No, spodziewałem się lepszych rezultatów. Dochodzi jeszcze tylko 11 groszy. A więc co? 4.21 w jakieś 15 minut. Nie ma tragedii. Lecę dalej. Patrzcie. Kolejna bestia, oho! No cześć, łobuziaku! No cześć, nie bój! Zobaczcie, jak się czai. A ty co? No co tam? Ty się pobawi, nie? No ba. Chodź tu, łobuziaku, to jest on? To jest on? To jest pies, no. No, ej, ty, draniu mały, chodź tu do mnie. Opowiadaj. Trzeba się pogłaskać. Oho. Chodź się pogłaskać. No chodź, chodź się pogłaskać. No chodź, łobuzi, no nie bój, nie bój. No, no chodź, okrąża mi naokoło. No chodź, nie bój, nie bój, no zobacz. No co to jest? No chodź. Jak, Koko? Koko, no. Koko. Kic, kic, kic. No chodź, Koko, no śliczny jesteś, no śliczny. Ej, tam. Chodź się pogłaskać, chodź. Się czaisz. Ja cię złapię. Ja cię zaraz złapię. Ja go złapię. O, ja go zaraz złapię. O. Patrzcie, patrzcie, ale on jest szybki. Chyba go nie złapię jednak. No i jestem na drugim obiekcie. Przelecę trochę to boisko, zaraz idę na plac zabaw. Ale muszę wam powiedzieć, że tak. Kupiłem nowy akumulator do GoPro. Okazał się martwy. Dobra, kupiłem specjalnie do niego ładowarkę. I nadal był martwy. Zgłosiłem sprawę, dostałem pieniądze z powrotem. I wciąż jestem w czarnej dupie, jeśli chodzi o baterię do GoPro. Wciąż muszę kupić taką baterię. Nie wiem, jeśli macie jakiegoś pewnego sprzedawcę, to podeślijcie jakiś link na maila czy namiar w komentarzu, bo ta bateria, którą mam, już jest też taka, wiecie, na wykończeniu. Prawie wcale nie trzyma. Muszę ciągle chodzić
z podpiętym powerbankiem. Taka to robota. A tymczasem łazimy. Na razie cisza w słuchawkach. Jest 10 gry z tego tutaj boiska. A więc mam jakieś 4,30 do tej pory. Wow. No i jest. Statystycznie najczęściej znajdowana przeze mnie moneta. 10 groszy. Tuż u ujścia takiej zjeżdżalni. No proszę, a tu jest taka tuba, a pod nią gołym okiem widzę 5 groszówki, zdaje się. No tak. Jedna 5 groszówka. A tu leży druga 5 groszówka. Trzecia jest metalu. Wpada kolejny grosz, ale jest też coś innego. Patrzcie, jakaś egzotyka. Jakieś pensy brytyjskie z tego co widzę. Jeden penny. No i pięknie. Odechciało mi się biegać po tym placu zabaw jak wariat. Nastawiłem się psychicznie na magnes, a dupa z tego wyszła. A więc co, zawijam się. Nie chce mi się po prostu i tyle. Co na to poradzę? Wolę magnes neodymowy jednak. Przynajmniej zimą. Ojojojoj, złapali chłopaki kogoś. A nie, jeszcze nie złapali. Nie wiem zresztą. Może i złapali. Może i nie złapali. Taka sytuacja. No i mamy 17 grudnia 2023 roku. Jestem tutaj na Ryneczku, na Tarpni w Grudziądzu. I czekam. Zaraz jak się rozjaśni, to się rozłożę. Strasznie dmucha dzisiaj wiatrzycho. Mam nadzieję, że będzie możliwość pohandlowania. No i mamy towar rozłożony, ale co z tego, jak wiatrzycho tak zawiewa, że się wszystkiego odechciewa. Dzisiaj takie trochę bardziej świąteczne duperelki. Te ciekawsze i lekkie musiałem pochować do kartonów, bo by mi to tu wszystko fruwało. Jak na razie sprzedałem gitarę klasyczną. Zobaczcie, tam w środku jest do odbioru przez klienta. No i to by było na tyle. A teraz czekamy na klientelę. Mało sprzedających. Za to jest ciepło, ale wietrznie. 10.12. Ja zarobiłem jakieś 220 zł, a więc bez rewelacji. Ale dobre i to. Sprzedających się zrobiło naprawdę mnóstwo. Tyle, że nie ma kto kupować. Patrzcie, kto jest moim sąsiadem tutaj. Dwa stoliki ma pan Jureczek. Nasz opowiadacz. Pan Jurek bardzo lubi oglądać Mam Talent Ameryka i właśnie mi to opowiada. Jak dwa pudle się tam. Co te pudle robiły? Na dwóch tylnych łapach stanęły i chwycili się za ramiona i tańczyły. Super, no to pięknie. Jak ludzie. No. Lepiej niż ludzie, kurczę. No. I super, także ja mam tutaj wesoło, z panem Jureczkiem sobie porozmawiać mogę. 200 przeszło złotych zarobione. Co ja mówię? Przeszło 300, a więc jest dobrze. Siadam z autobusu, a patrzę, krzyżak przede mną stoi. Ja. Ukośny krzyż, kordzik, łańcuch. Ja. I mówię, no teraz chciałem się go spytać, ale akurat do autobusu wsiadł, ale poleciałem szybko do proboszcza. Ja. On mówi, tak? Tak, to są bracia zakonni, oni pomagają chorym, ale jeszcze w Grudziądzu takiego nie widziałem, tylko w Toruniu. No, czyli mamy krzyżaków ciągle. Krzyżak wiecznie żywy, prawie jak Lenin. Ale był w tych, w Adidasach krzyżak. Wszystko miał płaszcz, wszystko. Tanie, po budżetowce, kurczę, tanio budżetowo. No, długi biały płaszcz, krzyż na ukos. Bransoletę srebrną na ręku. Ale na buty zabrakło już, nie? No. To niezły krzyżak. No i jeśli chodzi o magnesy neodymowe, to nie muszę wam przypominać, że ja swoje kupuję w Magtomie. Są to magnesy walcowe. Najbardziej rekomenduję magnes 70x40. Mega solidna robota. Na wiele, wiele lat wam to wystarczy. W firmie Magtom zaopatrzycie się również w rękawiczki i cały osprzęt potrzebny do połowów. A więc w razie pytań zapraszam do firmy Magtom. Tu macie namiary.